Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jak zwykle z tego miejsca radośnie. Dzisiaj z nami niezwykły gość, inspiracja, która spowodowała, że w Estgen pojawiła się terapia fotodynamiczna. Bo dzisiaj o terapii fotodynamicznej i o wpływie światła na organizm, na skórę. Z rynku zebraliśmy od Was wiele pytań i postanowiliśmy zaprosić naszego gościa, naszego opiekuna medycznego, doktora Artura Markowskiego, żeby nas wsparł odpowiedziami od strony tak jakby swojego doświadczenia, które niewątpliwie ma no, nie do podważenia długoletnie i ilość terapii przeprowadzonych przez pana doktora skłania nas ku temu, że no nie mogliśmy lepiej trafić na lepszego eksperta w fotodynamice, za co jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry, panie Kasiu. Dzień dobry państwu. Myślę, że mężczyźni też słuchają. Myślę tak, że tak. Pierwsze takie pytanie, dlaczego światło jest przyszłością terapii kosmetologicznych? Chciałabym tutaj delikatnie zahaczyć, choć jestem daleka od tego, żeby cokolwiek mówić na temat lęku albo wprowadzać rynek w lęk, ale w naszym rynku dzieje się tak, a nie inaczej, że pewne procedury najprawdopodobniej zostaną nam zabrane, bądź też ja uważam, że w ogóle niepotrzebnie trafiły do rąk kosmetologów. Ale jak na kanwie tego, co się dzieje na rynku, możemy powiedzieć o tym, że światło jest przyszłością, że dostałyśmy takie narzędzie, takie wsparcie, że nie musimy sięgać po te wszystkie zabiegi, które w cudzysłowie chcą być nam zabrane, bo mamy coś niesamowitego? No mówiąc górnolotnie, jak zwykle światło to życie, ale przede wszystkim są to, wykorzystujemy pierwotne mechanizmy naprawcze. To jest coś, czego w innych metodach nie ma. Poza tym światło jest takim przytulaniem, takim pozytywnym wpływem na skórę, na organizm i tu nie ma powikłań trwałych. Oczywiście zdarzają się podrażnienia, zdarzają się różne rzeczy, szczególnie przy terapiach fotodynamicznych czy wysokoenergetycznych laserach, ale to jest coś, czego Wam nikt nie zabierze, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby czy to ja, czy moi koledzy ginekolodzy, czy chirurdzy, czy ktoś epilował no strefy intymne na przykład. Żebym ja wrócił do peelingów, no to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Mezoterapia, uważam, że to no bez przesady, nie po to tyle lat się uczymy, żeby komuś robić mezoterapię. Naprawdę, to nie jest poziom lekarski. Natomiast są procedury, które są z kolei no, lekarskie. I tego to musimy sobie wszyscy uświadomić i uścisnąć sobie dłonie i powiedzieć, współpracujemy. A światło jest przyszłością od terapii przebarwień, po epilację, po stymulację niskoenergetyczną, z wykorzystaniem fotouczulaczy, bez fotouczulaczy, prowadzenie terapii ogólnoustrojowych, wykorzystanie terapii świetlnej w obrębie nerwu błędnego. Naprawdę to jest przyszłość. Tutaj chyba też już się pojawiła odpowiedź na drugie pytanie. Zobaczmy, może coś jeszcze jest do dodania. Czy w aktualnej rzeczywistości, kiedy zakres usług medycyny estetycznej jest tak ogromny, jesteśmy w stanie przebić się przez ten rynek, rekomendując zabiegi fotodynamiczne? Tak. I to ze względu na to, że rośnie bardzo szybko, ku mojemu zadowoleniu, grupa świadomych odbiorców. Super. To jest, ja jestem pozytywnie zaskoczony, 45+. Do bólu, że tak powiem, bo i 80 parę pacjentki też przychodzą. To jest target rozsądny. Oczywiście każdy musi przejść swój okres burzy i naporu między tym 20 a 35 rokiem życia, czyli te wszystkie koleżanka ma, to ja też chcę. Natomiast 45+, to już jest nasz odbiorca i rozumie, co to znaczy terapia, która będzie trwała pół roku, rok, efekty będą. Zresztą większość pacjentek, które do mnie przychodzi, to mówi, mi nie zależy na czasie. Mi zależy na efektach. A jeśli prowadzimy jeszcze terapię związaną z suplementacją, z wpływem na emocje, to naprawdę, powtarzam to znudzenie, jeden z moich kolegów powiedział, że salon kosmetyczny powinien być miejscem promocji zdrowia. Tak, tutaj mamy podobne zdanie i myślę, że kolejne szkolenia, które przygotowujemy z terapii komplementarnych właśnie będą pokazywały Wam, w jaki sposób można w sposób holistyczny, komplementarny podejść do klienta i na długie, długie lata cieszyć się fantastycznym wyglądem, zdrowiem i wszystkim, co z tego wypływa. W dwóch słowach, jak kosmetyczka, kosmetolog może zachęcić klienta do fotodynamiki, do terapii fotodynamicznej?
Na pewno swoją wiedzą. Jeśli w coś wierzymy, to nieładne wierzymy, słowo. To nie ma to. Mhm. Natomiast jeśli jesteśmy przekonani, że to jest dobre, to ta fala ciepła płynąca z nas w przemówieniu o tej metodzie każdego jest w stanie przekonać. To tylko musimy wiedzieć, o co chodzi, dlaczego tak robimy, tłumaczymy pacjentowi. Nie ma problemu. Możemy się spotkać parokrotnie, ja tutaj powiem, jak ja to robię i czasami się śmieję, że w zasadzie jestem jak sprzedawca, który z Kimosowi sprzedaje zamrażarkę. Także jeśli człowiek jest przekonany do tego, co mówi, to nie ma siły, żeby odbiorca nie zareagował pozytywnie. Jaka jest przewaga, bądź też jaka jest różnica między terapią fotodynamiczną a laserem frakcyjnym, które jest tak rozpowszechnione na rynku i dziewczyny, które pracują w gabinetach przy użyciu laserów, nie bardzo wiedzą, dlaczego miałyby wejść w terapię fotodynamiczną? Przecież tak dużo Fraxelem już osiągają. Bardzo dobre pytanie, jak mówią politycy. Musimy sobie zdawać sprawę, że mamy odbiorców o różnych zmianach. I każda z tych metod ma swoje miejsce. Jak robią panie laser frakcyjny, czy to robią szkło, czy CO2, czy inny rodzaj światła, to działamy na skórę bez stanów zapalnych. Czyli musimy mieć czas, żeby to się wygoiło. A terapia fotodynamiczna możemy w każdej chwili wejść. Czy są to krosty, grudki, stany zapalne, cysty, nie ma znaczenia. Efektywność oczywiście, jeśli włączymy laser CO2, jeden zabieg i fotodynamiczną, jeden zabieg, to są zabiegi, to są efekty nieporównywalne oczywiście na korzyść CO2, tylko trzeba sobie zdawać sprawę, że laser CO2, specjaliści zajmujący się tym od wielu lat, mówią, że się wykonuje raz na rok, raz na dwa lata. Jeden zabieg to jest potężny uraz dla skóry. Natomiast fotodynamiczna jest bardzo dobrą, ale warunek jeden, musi być stan zapalny. Także można wyprzedzać. Czy pierwszy etap fotodynamiczna, ale później tak się to przebudowuje, że ja czasami rezygnuję z CO2, bo głównie robię albo jednym szkło, albo CO2. Jaka jest różnica między terapią fotodynamiczną a głębokimi peelingami kwasowymi? Czy oba te zabiegi uzupełniają się, czy wykluczają? Zdecydowanie uzupełniają i tak jak przy laserach. Fotodynamiczna stan zapalny, nie ma stanu zapalnego peelingi. Okay. Oczywiście można tu dyskutować, czy TCA można zastosować na przykład w rądziku grudkowo-krostkowym. No, można, tylko penetracja jest dosyć głęboka. No, broń Boże, glikol, tak? 50% pH 1,7, bo wtedy rzeczywiście tylko dym idzie ze skóry. Także spokojnie, to wszystko można uzupełniać. Nie trzeba rezygnować z technologii, które mamy. Trzeba je wykorzystywać maksymalnie, jak umiemy, wiemy, jak nim posługiwać się i łączyć. To nie jest tak, jak kiedyś bliznę to pisałem na kartce, powiedzmy 10 punktów. No, przesadzam, 4. Teraz piszę 10, 12 lub to łączymy, lub to czas terapii, rok czasu na przykład, ze spokojem. A jak pacjent, przepraszam, jest niecierpliwy, że chce robić efekt, no to jeśli nie ma stanu zapalnego, to oczywiście pierwszy idzie zabieg po przygotowaniu oczywiście, maksymalny CO2, czy któryś z tych technologii taki wysokoenergetyczny. Też u nas czy nakłuwanie na głębokich, na dużych głębokości. Też zarówno nasi odbiorcy, jako gabinety, jak i klienci końcowi muszą zrozumieć słowo terapia, tak? To jest to też tak tutaj od siebie dodam, że to jest długoterminowy proces dbania i właśnie ci klienci, którzy są szybko, którzy chcą na już, no to wyciągają. To tylko botoks. To tylko botoks. Okej. Okay. Albo tętnica gdzieś tam w czole czy na nosie. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest fizjologia znowu, że żeby uzyskać poprawę skóry, to potrzeba od 3 do 6 cykli rozwojowych na skórkę. Mhm. Czyli od 3 do 6 miesięcy, dziękuję, pozamiatane i tak trzeba mówić odbiorcom. Dlaczego u niektórych osób reakcja pozabiegowa utrzymuje się 2-3 dni, a u niektórych nawet 2 tygodnie? Odpowiedź pachnie Noblem. Natomiast kwestia przygotowania, wrażliwości i często naszego niezrozumienia tego, co robimy. Dotyczy to również mnie.
A teraz jeszcze tutaj, czy tutaj jest dobry moment o tym, żeby troszeczkę powiedzieć o świetle niebieskim, że często, tak, często stosujemy światło niebieskie o bardzo długim czasie naświetlania. Jak ono wpływa na skórę i czy tu częściej możemy spodziewać się powikłań? Powikłań to może zbyt duże słowo. Tak, po prostu dłuższego... Natomiast tak, światło niebieskie jest krótkie, w związku ma bardzo dużo energii. Odbiorcą jest porfiryna, która jest w gruczole, wśród tych beztlenowców, w gruczole łojowym. Krótko penetruje, znaczy płytko penetruje, więc jeśli damy potężną energię płytko, no to mamy ugotowanie na skórka w górnych warstwach, na całe szczęście. Natomiast drugie jest stymulacja melanogenezy, czyli prosimy Pana Boga o przebarwienie i o ugotowanie. No. Terapia fotodynamiczna, trzeba sobie zdawać sprawę, że generalnie wykonuje się ją tylko i wyłącznie z fotouczulaczem, bo wtedy jesteśmy w stanie przewidzieć, mamy na to papiery, że tak powiem, całą literaturę i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zdarzają się pacjenci tacy, którzy często mówią, żeby mnie zabili po takiej terapii, po takim zabiegu, ale nie mogą, bo nie wyjdą z domu, bo źle wyglądają. Ale my wiemy, że taka jest reakcja, że może być rumień, może być złuszczanie, może być zaostrzenie. No, przy trądziku różowatym, przy linofyma, to pacjenci nie widzą świata, jakim no, spuchnie po zabiegu. Ale po 3 tygodniach czy po pół roku no, są praktycznie wystawowi. Także trzeba sobie zdawać sprawę i rozmawiać z pacjentami. Oczywiście sama rozmowa za dużo nie da, bo i tak większość z nas słucha bez zrozumienia. To i tak będą się irytować, ale tu naprawdę rzadko występują trwałe powikłania. Ja robię to ponad 20 lat, nie zdarzyło mi się trwałe powikłania. A operuję energiami co najmniej 2-3-krotnie większymi niż Państwo. Dlaczego u tej samej klientki raz jest reakcja pozabiegowa, a przy drugim zabiegu tej reakcji nie ma? Ale z fotouczulaczem? Z fotouczulaczem. Jeśli nie ma możliwości, fotouczulacz generuje się w komórkach uszkodzonych, więc teoretycznie pierwszy zabieg ok, drugi ok, trzeci może nie być efektu, czyli spełniło się zadanie postawione przed terapią. Jeśli jest tak, że pierwszy zabieg nie działa, znaczy, że problem z penetracją, ale to nie powinno się zdarzyć. To, co w Westgenie macie, to jest rewelacja. To jest tak głęboko penetrujący preparat i rewelacja. To po prostu, to bym nie szukał. To jest kwestia ilości komórek, które pochłoną fotouczulacz, a pochłaniają komórki uszkodzone. Więc jeśli pierwszym zapoczątkowaliśmy poprawę i nie ma odbiorcy, nie jest zaburzony ten cykl enzymu, tej ferrohelatazy, to nie będzie efektu. Jeśli po 2 tygodniach znowu wróci, no to będzie znowu tak jak za pierwszym razem, czyli no podrażnienie, zaczerwienienie. Myślę, że to z tym się bierze. Ja czasami też obserwuję te sytuacje, ale jak się mówią z pacjentem na 2, 4, 5 zabiegów, to wliczam to w koszty, że tak może być taka sinusoida. Okej. Czy po 4... Nie, przepraszam, nie ma możliwości, żeby terapia fotodynamiczna w przypadku uszkodzonych skór z fotouczulaczem nie zadziałała. Nie ma takiej możliwości, jak botoks. Po prostu porażamy synapsę, tutaj cykl cały wchodzimy, cykl biochemiczny. No nie ma możliwości. Czy po 4 tygodniach, kiedy doszło do bardzo głębokiego procesu przebudowy i na skórek wciąż jest różowy i delikatnie tkliwy, trzeba się tym martwić? Nie, wręcz przeciwnie. Natomiast tylko pielęgnacja, pielęgnacja, jeszcze raz pielęgnacja. To jest najczęstsze, co się wydarza i najczęściej dziewczyny do nas wracacie z tym, że po 1-2 tygodniach nadal jest różowy na skórek i tkliwy. Z moich obserwacji po około 4-6 tygodniach naprawdę mamy skórę jak u niemowlaka, bo taki jest po prostu drugi proces. Drugi cykl naskórkowy, trzeci. Naprawdę tutaj trzeba też dobierać pacjentki, bo jeśli są niestabilne emocjonalnie i z taką dysmorfofobią dyskretną, czyli nie akceptują swojego wizerunku, albo koleżanka jest piękniejsza, to trzeba się zastanowić, może lepiej zrobić coś innego. I w tych przypadkach na pewno pełna odbudowa funkcji immunologicznych, barierowości. Tutaj w Estgen są dziewczyny zaopiekowane na tyle, że rewelacja. Ja jestem spokojna. Oby tylko po prostu nie korzystać z nasłonecznienia, tak? I nie wyjeżdżać w tym czasie na wakacje, no bo w momencie, kiedy ja słyszę, że zrobiłyście zabieg, a klientka za 2 tygodnie leci do Egiptu, to nie jest to pora na to, żeby wykonać terapię fotodynamiczną. Nie, trzeba sobie zdać sprawę, bo to jest tak, dlaczego latem nie wykonujemy zabiegów? Nie dlatego, że jest słońce, bo by pół świata nie robiło zabiegów, tylko dlatego, że nasi pacjenci, my sami zresztą, jesteśmy niesubordynowani. Idziemy na plażę i hulaj dusza, tak? Dlatego my nie robimy latem wielu zabiegów, żeby mieć święty spokój. Gorszy jest minus 30 i wiatr, wtedy nie wolno robić zabiegu. Dlaczego po jednym zabiegu
Młoda skóra zareagowała jak po intensywnym poparzeniu słonecznym. Klientka stosowała retinol w kremie, przed zabiegiem odstawiła go z miesięczną przerwą. Chyba jesteśmy w tym samym miejscu, czyli wciąż mówimy o tym, że dla mnie jest to dobrze przeprowadzona procedura, tak? No bo skoro jest reakcja... Im gorzej, tym lepiej. Tylko teraz trzeba właśnie ubrać i klienta, i Was, kosmetologów, w to, żebyście czuły się z tym zabiegiem bezpiecznie. Trzeba sobie kupić, przepraszam, taki tablecik, jak mają dzieci, i im rysować. To jest porfiryna. To jest to. Tu będzie to. Tu będzie jak granat do piaskownicy. Tu będzie to, tu będzie to. Oczywiście tak do końca nie rozumieją, ale obraz, no teraz obrazki są. Tak, teraz są obrazki i rzeczywiście i ja... I to bez względu na wiek. I ja zanim podejmę terapię fotodynamiczną czy inne głębokie terapie, to naprawdę kilkanaście minut siedzę z karteczką i tłumaczę klientowi, co się będzie wydarzało, jak proces będzie przebiegał. Często daję ten scenariusz tak zwany najgorszy, żeby w razie, gdyby wystąpił, to ona się czuła, on się czuł bezpiecznie. Przepraszam, jeszcze powiem. Terapia fotodynamiczna nie jest stricte terapią kosmetyczną. Tak, to jest terapia taka z pogranicza. W związku z tym tutaj musimy się liczyć z tym, że nie będzie tak jak po... płacie kolagenowym. To już wykonujemy pewnym ludziom, czy to stany zapalne, czy fotostarzenie, czy profilaktyka nowotworów skóry nieczerniakowych. Także to nie jest takie zabawa pitu-pitu. To jest już normalna terapia regeneracyjna, profilaktyczna. Jak ktoś chce, już nie chce być nudny z tym botoksem, zmarszczki sobie poprawić, niech sobie botulinę strzyknie. Natomiast to jest terapia. Ze wszystkimi konsekwencjami, czyli na początku, jak przy trzepaniu dywanu kurz się unosi, a przy drugim już nie. I tutaj jest kolejne pytanie, w jaki sposób uspokoić klienta, że wszystko przebiega prawidłowo w momencie, kiedy terapia fotodynamiczna, choćby sprzecznie warta uwagi, jest jednak jeszcze mało rozpoznawalna, rozpowszechniona wśród klientów na rynku polskim. No, to ja znowu się odniosę do tej kartki długopisu, tak? Rozpisywać, tłumaczyć proces, który zachodzi w skórze. Można się posiłkować Hipokratesem, bo on pierwszy zauważył, że słońce i plus jakieś substancje regenerują skórę. Także historia bardzo długa. Ale jednak rynek, no, ten nasza branża przyjmuje to bardzo powolutku i ja się z tego cieszę, dlatego też będziemy uruchamiać warsztaty na jesieni, aby jeszcze bardziej dziewczyny zrozumiały fenomen tej terapii. Kilkanaście gabinetów, które perfekcyjnie pracują fotodynamiką, mają przepiękne efekty i to nas cieszy i będziemy powolutku tą terapię rozszerzać, bo to też jest tak, że my nie musimy być na całym rynku, nie musimy się rozlać na cały rynek. My chcemy trafić do osób, które rzeczywiście chcą prowadzić terapię, chcą prowadzić te terapie, które są na pograniczu, no można powiedzieć tego, co wcześniej mówiliśmy, czyli nie tylko gabinetu kosmetycznego, ale takiego pełnego spektrum komplementarnego, zahaczającego o zdrowie. Tak, zarówno emocjonalne, jak i zdrowie całego organizmu, no bo jesteśmy do tego po prostu przygotowani. Zdecydowanie. Tak? Zdecydowanie. Tutaj dziwię się i środowisku lekarskiemu, i że nie wykorzystują Was. Jestem zaskoczony. Od tylu lat to mówiliśmy, nie wszyscy oczywiście. To jest zmarnowanie Waszej wiedzy. Czy? I doświadczenia. Tak. Bo rzeczywiście tych zabiegów, jak pracujemy w gabinecie, to czasami są dni, że to są dziesiątki, więc policzyć to są, robią się setki i tak dalej, przeprowadzonych terapii i wyciągniętych wniosków. Zresztą tak też powstał Estgen na praktyce, na tym, co było obserwowane, testowane, sprawdzane, zmieniane. Więc no ja bardzo liczę na to, że wokół nas, wokół Estgenu zbiera się ta właśnie grupa świadomych kosmetologów, którzy chcą razem z nami się rozwijać. Ale idziemy w fotodynamikę. Czy można zastosować po zabiegu, gdy wystąpiła silna reakcja pozabiegowa, na przykład trybiotyk? Nie wiem, co z tym trybiotykiem. Ja nigdy w życiu go nie używałem. Nie odpowiem na to pytanie. Kurczę, mając preparaty Estgenu, panie się pytają o trybiotyk. No ludzie, no proszę was. No, ale mnie zaskoczyło. Focha strzelam. Nie, proszę nie strzelaj focha. Idziemy dalej. Rzeczywiście tutaj na warsztatach będziemy dokładnie mówić o tym, że mając tak bogate narzędzia,
które odbudowują ekosystem, odbudowują immunologię, barierowość skóry. No w ogóle... Jesteście wyposażone tak niesamowicie, że nie ma co sięgać po inne narzędzia, bo tutaj macie wszystko. Macie białka, które macie aktywację białek szoku termicznego. O tym trzeba pamiętać. Więc tak nawet jeśli jest dramatycznie z naszego punktu widzenia bądź klienta, to my naprawdę jesteśmy doskonale wyposażone w odpowiednie narzędzia. Które zażywane leki są takim bezwzględnym przeciwwskazaniem do zabiegu? Nie mówię tu, żebyśmy szli z listą, ale rzeczywiście jest mnóstwo chorób, a szczególnie Hashimoto, które po prostu co druga klientka jest. Jak tu wypośrodkować tą mądrość? Które bezwzględnie leki są wykluczeniem? To nie jest takie proste. Mhm. Na pewno te wszystkie tam ziółka na te zaparcia, pierdoły i tak dalej. Na pewno antybiotyki, szczególnie grupa doksycykliny, gdzie często czy tam tetracyklin, młodzież, to jest pierwszy rzut leczenia trądziku i to działa fotouczulająco. Leki na ciśnienie, ale też nie wszystkie. To jest tak, że ja tyle lat jestem dermatologiem i szczerze Wam powiem, że laserami pracuję ponad 20 lat. Może jedna mi się zdarzyła reakcja fototoksyczna po źle zebranym wywiadzie, czy pacjentka nie powiedziała, nie pamiętam. Na wykonanych, nie wiem, tysiące zabiegów, jeden to nawet nie jest promil. Oczywiście, jeśli pracujemy wysokoenergetycznymi i ktoś bierze na zaparcia dziurawy, czy te wszystkie inne rzeczy, no to go poparzymy, to nie ma o czym mówić, ale to jest klasyczny przykład. Natomiast naprawdę to się bardzo rzadko zdarza. My to opiszemy, żeby mieć święty spokój. Natomiast jeśli ja pytam pacjenta, jakie leki pan przyjmuje, on pokazuje mi kartkę 12 leków, no wybaczcie, to ja nie jestem w stanie przeanalizować, który jest fototoksyczny. To jest niemożliwe, a wszędzie na ulotkach może być napisane fototoksyczny, bo firma chce mieć święty spokój, producent oczywiście. Także tutaj to jest problem. Natomiast ja w swojej praktyce nie obserwuję, że to jest jakikolwiek problem. Pomijając lasery epilacyjne, tak? No bo tam jest potężna energia głęboko i tam... W jaki sposób choroby autoagresji mogą upośledzać reakcję skóry? I od razu odniosę się do kolejnego pytania. Które choroby z autoagresji są absolutnym przeciwwskazaniem do wykonywania fotodynamiki? Powoli okazuje się, że wszystkie choroby, może nie wszystkie, że duża część jest z autoagresji. Dobre pytanie. Teraz może być niedobra odpowiedź. Punkt pierwszy. Rzadko nam się zdarza, może inaczej. Może się zdarzyć, że przychodzą panie na zabiegi mikronakuwania, ultradźwięki, co tam jeszcze? Bo takie uszkadzające skórę, tkankę podskórną. I się okaże za 7, 5 lat, rok, że mają toczeń. I co teraz, tak? Czasami pacjentki nie wiedzą, że są chore. A tak naprawdę choroby tkanki łącznej. Chodzi o to, żeby nie uwalniać tych białek, które są w tkance łącznej, żeby nie było reakcji immunologicznej, czyli tutaj autoimmunologicznej. Chorobą autoimmunologiczną jest łuszczyca. Tak? Chorobą autoimmunologiczną jest bielactwo. Jest łysienie plackowate. Dużo problemów jest z jelitami na podłożu autoimmunologicznym. Nie dajmy się zwariować, bo Hashimoto, ja mam swoje zdanie na temat Hashimoto, ale tam jest limfocyt i on atakuje... tarczyce, natomiast my uszkadzamy, oddziałujemy na skórek i skórę właściwą. Tam nie ma komórek tarczycy. W związku z tym naprawdę ze spokojem. Jeśli ktoś mówi tkanka łączna, czyli twardzina, toczeń, czy to skórny, czy uogólniony, to w ogóle nie podchodzimy. Ale już ostatnio była publikacja, że już przy reumatoidalnym zapaleniu stawów to niektórzy mówią, że w zasadzie nie ma przeciwwskazań. No może nie do końca, bo to też są trochę tkanki łącznej. To generalnie choroby tkanki łącznej na pewno odpadają. To nie ma o czym mówić. No i oczywiście pęcherzowe, no ale to nikt nie przyjdzie z pęcherzem, żeby sobie peeling zrobić, czy mikrokuwanie. A w momencie, kiedy tak dużo... Przepraszam, też musimy pamiętać, że ci ludzie do nas trafiają bardzo rzadko. Przychodzi, widziałyście kogoś panie z toczniem twarzy, skórną postacią, z zanikami, bliznami, żeby przychodziła na zabiegi aktywne? Nie, bo ona się nie dość, że wstydzi, to nie przyjdzie. Chociaż szkoda, bo można było jej pomóc, ale w sensie pielęgnacyjnym. Dlatego tak bardzo ważna jest pierwsza rozmowa, patrzenie na pacjentów, patrzenie na pewne
jak wyglądają dłonie, jak wyglądają inne rzeczy, popytanie się, zobaczenie, jak naczynia wyglądają przy paznokciu. Oczywiście to nie jest kapilaroskopia, ale czasami można parę rzeczy zobaczyć, więc to... No i wywiad. No. Jeśli ktoś mówi, że ma reakcję zapalną, rumieniowo-obrzękową, twarz, dekolt przy pierwszym słońcu majowo-czerwcowym, to do niego nie podchodzimy, bo uwalnia za każdym razem reakcję immunologiczną, która może się skończyć skórną postacią tocznia. Więc lepiej badania zrobić i mieć święty spokój. Tak rozpowszechnione Hashimoto, czy w ogóle choroby metaboliczne, insulinooporność, cukrzyca, na którą już wiemy, że można podziałać dietoprofilaktyką i suplementacją i są osoby, które skutecznie pracują z chorobami metabolicznymi od strony żywienia. Co w procesie może się zadziać, jeśli taką osobę przyjmiemy? Tak? Mamy powiedzmy klientkę z Hashimoto, poprzez cały wywiad, rozpoznanie decydujemy się na zabieg. Co może się wydarzyć? Czy ten zabieg będzie miał mocniejszą reakcję? Czy ten zabieg będzie dłużej, klient będzie dochodził do siebie? Ale mówimy o fotodynamicznej? O fotodynamicznej. Nie ma znaczenia. Nie ma to znaczenia. Ma stan zapalny, jedziemy, robimy. A poza tym, jak się kobieta z Hashimoto i tak są w większości może niezdołowane, ale ta aktywność powiedzmy metaboliczna jest inna, to będą zadowolone. Później oczywiście. Nie przez pierwsze dwa tygodnie. Trzeba pamiętać, jest łóżko, znam, bariera skórna jest przesuszona, trzeba ją przygotować, odpowiednia pielęgnacja przez nawet 2-3 miesiące. No, nie dajmy się zwariować, naprawdę, bo 30% kobiet ma Hashimoto, myślę, że podprogowo drugie tyle, więc no, za chwilę co nam zostanie? No. Nie dajmy się zwariować, naprawdę. Jeśli się okaże, że łysienie na przykład, tak jak ja mam, typu męskiego, jest schorzeniem autoimmunologicznym, się okaże za 10 lat, to co facetów po 30 nie będziemy obsługiwać w salonach, naprawdę podchodzimy do tego ze spokojem. Natomiast większy problem jest z odczynowością immunologiczną po-covidową czy poszczepienną. I to jest rzeczywiście, bo w krótkim czasie zaszczepiono 20 milionów ludzi. Więc niech to będzie 0,5% odczynów, no to jest konkretna liczba ludzi. To tu trzeba rozmawiać, czy są jakieś dziwne wybroczyny, czy są jakieś dziwne grudki się tworzą na ciele, żeby tutaj nie zrobić dodatkowej immunostymulacji. Czy poprzez zabieg terapii fotodynamicznej można zadziałać ogólnoustrojowo i uaktywnić chorobę, o której klient nie wie, bądź ją zapoczątkować? Nie ma takiej możliwości. Ma takiej. No, słuchajcie, naprawdę proszę doczytać. Jak to działa? No, to działa w komórce, cykl enzymatyczny ferrohelatazy, kumulacja, gdzie działanie ogólnoustrojowe, no chyba, że się, zresztą jest ogólnoustrojowe, to się nazywa terapia PUVA, czyli leczenie chorób skóry, dajemy psoralen, czyli fotouczulacz, pacjent sobie łyka albo się kąpie w wannie i jedziemy UVA. No ale to jest leczenie ciężkich postaci łuszczycy, no i nie tylko. Także tutaj fotodynamiczna na naszym poziomie, o którym rozmawiamy, 5% kwas lewulinowy, czerwone światło, długość penetracji czerwonego światła, jaka jest, no, można naświetlać. Czy w przypadku, gdy głębokie partie wyrzucają stan zapalny przy mocnej reakcji, czy to dobrze, czy źle? Gdy jest na przykład reakcja lub infekcja uśpiona, czy dobrze ją wybudzać? Tutaj myślę, że dziewczynom chodzi o trądzik. Mamy często tak, że w głębokich partiach... Oczywiście, ale to trzeba powiedzieć pacjentom. Mhm. Jeśli przychodzi pacjentka z trądzikiem różowatym, to przyczyna leży. Emocje, czucie, jelito cienkie, nerw błędny. I teraz robić jej fotodynamiczną, jak ona jest niestabilna, tu chora, trzeba powoli. Bo oczywiście tu będzie efekt zawsze, tylko trzeba tłumaczyć ludziom, dlaczego, co to jest trądzik różowaty. Nie ma takiej choroby. Jest to stan zapalny gruczołojowego naczyń krwionośnych spowodowany przez. Jeszcze. Jesteście ośrodkiem, który propaguje terapię światłem i ja mam tą przyjemność stosować i wyciszać, bądź też pobudzać pracę jelit, bądź też uspokajać nerw błędny, wyciszać mózg. Czy myślisz, że w którymś momencie świat kosmetologiczny będzie gotowy, aby podać takie, pójść z tym narzędziem do świata kosmetologicznego, bo my też jako tak, specjaliści mamy wpływ na nerw błędny, na mózg, na jelita. Możemy poprzez światło zadziałać. Bezwzględnie. I to jest przyszłość. To jest przyszłość. Lekarze nie mają czasu, jest nas coraz mniej. Jako ciekawostka, 200-tysięczny teren nie ma dermatologii, bo młodzi lekarze nie chcą pracować na oddziale. W związku z tym medycyna idzie zupełnie w stronę dla mnie niezrozumiałą, natomiast wy z racji wykształcenia, doświadczenia naprawdę możecie przejąć tę część
subdiagnostyczną, że tak powiem, i terapeutyczną, chyba że za dużo polityki będzie w naszej pracy, natomiast bezwzględnie, to jest wasza działka. Nikt z lekarzy nie będzie się zajmował, chyba że ci, którzy zajmują się rehabilitacją, to ile jest? 500 osób, 1000 w Polsce, no. Poza tym zajmują się czym innym, to są różne metody. Także tutaj terapia światłem, zaczęliśmy od fotodynamicznej, ale są jeszcze inne źródła światła przecież. Mówimy o niskoenergetycznych oczywiście. Bo ja także mam bezwzględnie, bo tutaj bez całościowego, no już będziemy mieć w tym holizmie, bo jak słyszę kwas hialuronowy i botoks, to jest holizm, jest to lepiej. Natomiast bez tego ciężko jest. Ale to może być oddechy, może być tai chi, może być jak ktoś jest rzeczywiście w fazie zwierzęcej, czyli musi się zmęczyć, to trzeba go zmęczyć. Trzeba trafiać do tych ludzi, tłumaczyć i naprawdę to przynosi efekt. Bo nie ukrywam, że mam nieodpartą pokusę podzielić się tym, co od Was otrzymałam, jeśli chodzi o pracę na nerwie błędnym, na mózgu, na jelitach, ale to myślę, że przyjdzie na to odpowiedni moment, będziemy o tym mówić. Czy mogę żel foto przytrzymać na skórze krócej, 5-10 minut? Czy efekt zabiegu będzie bardziej delikatny, kiedy ja i mój klient obawiamy się reakcji? Krótki czas to jest penetracja powierzchowna i krótka. Więc będzie, może być, wtedy krótki musi być czas naświetlania, tylko jak idziemy do restauracji, żeby się najeść, no to zjedzenie samej przystawki nie będzie nas satysfakcjonowało, to samo tutaj. Oczywiście pokazanie klientowi, że to nie jest straszne, ok, ale kiedyś straszne będzie. Nie robię takich rzeczy, bo albo ma być efekt tym, że no, ja też mam inne doświadczenia, bo z ludźmi chorymi i nowotwory i tak dalej. Natomiast tutaj rozumiem niepokój i zaufanie klienta, bo można je stracić. Także można to robić, tylko wiadomo, że jak się działa połowicze, to i połowicze efekt będzie. W jaki sposób pozbyć się, ja nie lubię słowa pozbyć się, zredukować przebarwienia, pozbyć się trądziku terapią fotodynamiczną bez tych wszystkich dodatkowych reakcji? No, dla mnie jest to niemożliwe, no bo jeśli jesteśmy w stanie zapalnym, no to tak jak mówimy. No, to jeśli chcemy, żeby nie było efektów negatywnych, to nie ta metoda. To jest, jak mówię, na pograniczu leczenia. A leczenie ma to do siebie, że są reakcje konkretne. Co mogło się wydarzyć, że przy jednej terapii fotodynamicznej przebarwienia zostały rozjaśnione, a przy kolejnym zabiegu przyciemniły się? No, stan zapalny, brak ochrony, ewentualnie było światło niebieskie, pobudzenie melanogenezy. Dlaczego u klientki po 6 zabiegach skóra wcześniej przygotowana, skóra przesuszyła się i nie chciała się regenerować, aż skończyło się antybiotykiem? Za dużo zabiegów zostało wyłączone gruczołojowe. Okej. Okay. No bo penetruje do gruczołojowego. Tak, także tutaj takie przerwie. Też nasze zaskoczenie było takie, że pacjentki mówiły, że mają przesuszoną skórę. My tak, to przesuszone. I rzeczywiście. No. 6 zabiegów fotodynamicznych, jaki cel po prostu był? To jest pierwsze. No bo fotouczulacz okej, działa do pewnego momentu i też trzeba sobie zdać sprawę, że to jest żywy organizm. A to naprawdę działa, więc tutaj jak coś działa, musi mieć działanie uboczne. Czy można stosować terapię fotodynamiczną przy trądziku grudkowo-krostkowym, zapalnym, dodatkowo przy tym przy silnej atopii? Można. Nie ma problemu. Będzie bardziej suchy, niż szybciej złuszczą. No ale i tak się złuszczą. Nie, no, nie ma wyjścia. No, w atopii jest tendencja do zaskórników, także i tak będzie miał sinusoidę. Natomiast trzeba pamiętać o pielęgnacji bardziej lipidowej w tym momencie i zawsze mówię, chorzy z atopią czy z uszkodzeniem tej bariery naskórkowej, z brakiem filagryny czy dodatkowo lipidów, no muszą suplementować, tutaj nie przeskoczymy. To w ogóle nie ma o czym mówić, tutaj co najmniej fosfolipidy, no tutaj olej z kryla na przykład, czy inne omega-3, to naprawdę, to musi być suplementacja, bez tego nie uda się zrobić, tę barierę musimy chronić. Czy można stosować samą lampę jako dodatek do zabiegu po wcześniej zastosowanych kwasach? Czerwony. Czerwony. Mhm. Czy lampa będzie wykazywać działanie, jeśli użyjemy jej po nałożeniu preparatu glinkowo-cynkowego? No, cynk, znaczy postacią tlenku cynku jest jednym z najlepszych filtrów, bo odbija wszystkie światła. Więc jeśli... Nie nadążam, ale
Trzeba próbować. Ja tutaj nie mam doświadczenia, natomiast no, jeśli jest tlenek cynku, no to słabo. Jeśli są inne związki, nie wiem, to kwestia Waszej obserwacji. Tu naprawdę nie będę się wymądrzał, bo po prostu nie wiem. Czy w przypadku trądziku różowatego bez zmian zapalnych stosować lampę z fotouczulaczem czy samą lampę z preparatami estgen? Znaczy tutaj pielęgnacja to jest, znaczy jak są stany zapalne, nie ma czym mówić, bez stanów zapalnych to tutaj lepiej działa albo pielęgnacja ukierunkowana, albo IPL, żeby te naczynia troszkę ugotować. Na tym skończyły się nam pytania, które nadesłał nam Renek. Ja mam nadzieję, że wyjaśniliśmy Wam, daliśmy Wam odpowiedzi i tym samym zapraszam już Was z tego miejsca na wydarzenia związane z warsztatami z fotodynamiki, gdzie wraz z Agnieszką Skowrońską będziemy dzieliły się swoją praktyką. Znacie Agnieszkę jako naszego szkoleniowca, gdzie będziemy mogli wspólnie zapalać Was, bo to tak jak rzeczywiście Pan doktor powiedział, jeśli same nie jesteśmy rozkochane w danej procedurze, to będzie nam ciężko ją sprzedać, bo nie jesteśmy do niej przekonane, więc już z tego miejsca Was zapraszam na warsztaty jesienne. Panu doktorowi bardzo serdecznie dziękuję. Okay. Cieszę się na tą możliwość nagrania odpowiedzi na pytania. No i co? I do zobaczenia, jeśli coś kolejnego się nam tutaj pojawi. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.